Dobry wieczór Państwu, bo zapewne wieczorem będziecie nas oglądać. To jest najlepsza pora na szóstego zawodnika. My nagrywamy się w niedzielę o 21.30. Lokale wyborcze zamknięte, ale nie o wyborach, tylko o Kościołowce. Przed nami jeszcze jedno spotkanie wtorkowe, bo zapewne zakładam, że w poniedziałek ten odcinek wyemitujemy, czyli jutro, można powiedzieć, będzie mecz Śląsk kontra Legia, który zamyka kolejkę 27, ale my już tą 27 kolejkę postaramy się podsumować teraz. Bardzo było ciekawie. Niektóre rzeczy się wyjaśniły, a jeszcze inne się bardziej zagotowały. To jest szósty zawodnik, program o Kościółce. Ja jestem Marek Szumski, obok mnie oczywiście niezawodny Mateo Kaczulani. Buonasera, nareszcie jesteśmy w formacie starego, no? Szóstego zawodnika, nie komentarza stylu włoskich, które no, trzeba powiedzieć, no, dużo sukcesu ostatnio mają, więc raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy nas śledzą podczas live'ów, ale nareszcie, Marek, zdążyliśmy też wrócić w formacie talk show, powiedzmy, mimo tego, że jeszcze bez komentarzy bezpośrednio z publicznością, ale na pewno będziemy mieli też okazję, żeby niedługo otworzyć też telefony do naszych słuchaczy. Oczywiście, trzy kolejki przed nami, potem play-offy. Będziemy się starać jak najczęściej się łączyć raz na tydzień, a jak będą play-offy, to pewnie częściej. Będą to pewnie krótsze odcinki, ale częstsze, bo wiosenna koszulka jest super koszulką, jest najbardziej interesującą i dużo się dzieje. I naprawdę super basket i będę teraz się starać jak najwięcej spotkań oglądać na żywo. A wiemy, że ostatnio na żywo mam i w Ołcowku, i też w innej hali mam koszulkę na żywo, ale to nieważne. Ten moment, to kto mnie śledzi, ten wie. Okej, Mateo, no to może przejdziemy, jak będziemy mówić. Jak było? Po prostu po kolei kolejka, czyli pierwszy mecz Grodziki kontra Stelmet. Wygrał, no i bardzo się przybliżył do utrzymania. Polskie lidze tym bardziej. Do tego dojdziemy, bo ten ostatni mecz dzisiaj, który był w Soku Arkana, to spowodował, że Stelmet jest bardzo blisko utrzymania. No to w sensie wiesz, no, wszystko trzeba czytać w świetle tego, co się stało właśnie kilka minut temu, czyli porażka Łańcuta, która mimo że nie jeszcze matematycznie, ale moralnie, no niestety idzie w kierunku zamknięcia dyskusji na temat pozostawiania, czyli utrzymania w ligi. To mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo jasne, że Łańcut musiał wygrać trzeci mecz. Gdyby nie wygrał, niestety sytuacja robiła się bardzo, bardzo trudna. To jest to, co też dyskutowaliśmy w Łańcucie, kiedy komentowałem sobotni Wielkanocy ten mecz. Nasz zawodnik po meczu właśnie zebraliśmy z lokalnymi dziennikarzami, z lokalnymi też kibicami. No, wszyscy w ogóle mieli mecz z Arką jako must win, żeby kontynuować, mieć nadzieję na utrzymanie w lidze. Sam coach Marek Łukomski powiedział po porażce z Sopotu: my potrzebujemy, żeby się utrzymywać w Ekstraklasie. Dwa zwycięstwa przeciwko naszymi głównymi pretendentami, między innymi z Arką Gdynią, plus jedna niespodzianka, która Marek Łukomski miał nadzieję mogła być ta z Treflem, więc mi się wydaje, że dzisiaj naprawdę no to jakiś cud niestety musi trzymać Łańcut w Ekstraklasie. Mówię niestety, ponieważ no wiadomo, drużyna z Podkarpacia, jedyny reprezentant tego województwa, który ma bogatą tradycję koszykarską, no niestety boli, ale co można powiedzieć, gdyby tak się stanie, to mam nadzieję, że klub będzie miał możliwość, żeby obudować się szybko w pierwszej lidze i jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy. To jest w ogóle fajne miejsce dla nich, fajna arena, bardzo gorąca arena, która zwłaszcza rok temu potrafiła sprawiać niespodzianki. I no cóż, no to ja mam dare nadzieję dla Łańcuczan, żeby oni zostali, ale naprawdę droga robi się naprawdę bardzo ciężka. I dzisiejsza porażka przeciwko drużyna, która jest pretendentem bezpośrednim do utrzymania, to naprawdę boli. I z tym oczywiście zwycięstwo Zielona Góra
w Warszawie nad dzikami. Widać, jak drużyna z Tenmetu no, znalazła w ogóle jakieś dobre ustawienie i oczywiście rezultaty. Wygrywa Gdynia, wygrywa Zielona Góra, no to tutaj dla Łucuta i generalnie dla utrzymania robi się prawie pewnie, że niestety drużyna z Podkarpacia będzie i jest na dzisiaj 90% drużyna, która spadnie z Ekstraklasy. No to może miałby dziki stelmet, ale więcej powiedziałeś o Łańcucie, to może już dokończ to myśli, jak uważasz, czego tam zabrakło w tym spotkaniu, bo miałem wrażenie po dwóch kwartach, nawet właściwie trzech, że jest po meczu, a tutaj z tobą był stan, jak wróci do meczu. Był bardzo blisko dogonienia rywali, chyba wszystkich nawet prowadził, być może. No ale zabrakło moim zdaniem go siły, no, te dwa rzuty wolne zbudowane. No to już spowodowały, że już musieli wziąć tą trójkę na siłę, taką gwiazdorski rzut musiał to być, który nie doszedł do celu, nawet dwa rzuty były, dwie próby tej trójki na dogrywkę, no zabrakło tej siły, no bo musieli gonić, ale pytanie, dlaczego musieli gonić, dlaczego to... ja byłem przekonany, że wejdą z energią wielką, po prostu tam gryźli parkę do pierwszej minuty i to Arka będzie miała problem. Marek, to jest chroniczny problem Łańcuta w tym sezonie, moim zdaniem. Ten fakt, że oni obudzą się za późno. Mówię to brutalnie, ale tak wygląda i dzisiaj też mieliśmy tą samą sytuację. No, fatalny początek, a dopiero potem drużyna, która powoli się zbliża. Wiecie co, to mi się wydaje, że możemy dużo mówić o dzisiejszym meczu, o ostatnich meczach. Problem polega na tym, że Łańcut miał wszystko z góry od samego początku sezonu. Kontuzje, potem zmiany kadrowe, ta afera, która też interesowała Corey Sanders. Wszystko w ogóle się zmieściło i spowodowało tego, że Łańcut miał problemy za problemem. Bardzo krótka rotacja, zmiany kadrowe. Takim czynom naprawdę bardzo ciężko odwrócić kierunku. Więc mi się wydaje, że dzisiaj ok, mieliśmy kolejna próba, że ten team po prostu bardzo późno się budzi, ale mi się wydaje, że tutaj musimy powiedzieć generalnie o sezonie, gdzie bardzo mało rzeczy poszło jak trzeba było. Arka Gdynia utrzymała się już matematycznie na 100%, zostaje widzę. Jak oceniasz jeszcze zespół? Może krótkie podsumowanie. Trener Bychawski dobrze pokłada zespół? Jak sądzisz? Bo moim zdaniem wszyscy stawiali Arkę właśnie jako jednego z głównych faworytów do spadku, a tymczasem trzy kolejki do końca, Gdynia jest pełna ekstraklasy. Zdradzam się jedno, Marku. W moim bloku dosłownie kilka domów, mieszkanie no, pode mnie, mieszka sędzia, który sędziuje w pierwszej lidze. I on właśnie rok temu, kiedy gadaliśmy trochę, mi powiedział, ty musisz porozmawiać z tym panem Bychawskim. To jest naprawdę bardzo ciekawa postać. No z Krakowa wiadomo, w Krakowie wszyscy go bardzo szanują. No. I faktycznie dzisiaj w tym roku no, widziałem, jak on układa ta drużyna, która miała oczywiście trudności i nie było łatwo dla Arki Gdyni ze względu na różne przyczyny, które doskonale wiemy, konkurować po prostu w Ekstraklasie. Mi się wydaje, że on ma taki fajny projekt. Fajny projekt i możliwość, żeby pracować długofalowo, jeśli oczywiście klub na to pozwoli. Jest trener, który ma jasne pomysły, jest trener, który ma coś do udowodnienia, ma bardzo fajna i mocna i solidny renomy tutaj w Krakowie ze względu na to, co on robił w mniejszych ligach, powiedzmy tak. Więc ja to będę oglądał z dużym zainteresowaniem. To, co będę robił, mam nadzieję, że on zostaje w Arce Gdyni na następny sezon, będzie miał możliwość, żeby skorzystać z tym sezonie, pierwszym sezonie ekstraklasowi w Arce Gdyni jako no, po prostu półstartowi, żeby coś lepiej robić i no, zobaczymy na tyle idzie. Moim zdaniem on ma znajomości koszykówki na pewno mocnej, wie co on robi. No zobaczymy też na ile w ogóle Arka Gdynia będzie chciała inwestować na zespół następnego sezonu. Wiadomo, że od rosteru wszystko zależy. No ale w tym roku mi się wydaje, że oni mieli jasny cel, który był utrzymanie. Cel osiągnięty czy kolejki przed końcem. Mi się wydaje, że tutaj jak najbardziej. I ci trzeba oceniać ogólnie mówiąc, jak trener Bychawski robił w tym roku w Gdyni. Mi się wydaje, że możemy jak najbardziej na plus. No wiecie,
cel sezonowi ošom glinti sposobi mi vinci spokojni, no, povtažam, ti kolejki pred koncem, to je stač dobri skor, vjec. Dobri počontek, zobači mi ješli tenče kontinuacija, na kturo ja mišle, že on jak najbardziej zasługuje. Z taką matematyczną szansę ma MKS, GTK, UKS. Załóżmy jakimś szczęśliwym dramem, by się utrzymali, ale może być też tak, że no, jednak spadną, ale chciałem zapytać Ciebie, czy gdyby było tak, że byłaby możliwość dzikiej karty wykupienia przez łańcuch, myślisz, że byliby zainteresowani? Moim zdaniem, pytam jeszcze bardziej bliżej. To ja jestem zwolennikiem ci karcie, że mówiąc, bo ten system naprawdę jest skomplikowany i wszystko bazuje się tylko i wyłącznie na finansach. Ja mam nadzieję tylko, że team, jeśli będzie jakaś dzika karta, dopuszczamy, że będzie taka opcja, że zespół, który kupuje ta dzika karta, jest zespół, który ma taki sustainable plan, czyli plan, który jest finansowo dobrze planowany i do utrzymania. Ma resursy, żeby budować skład i utrzymywać ten skład na ekstraklasie. Ja jako nadzieję mam nie tylko w Polsce, ale wszędzie w Europie, gdziekolwiek ja gadam o koszykówkę, zawsze mówię, kluczowo dla zdrowia poszczególnego turnieju jest obecność i zdrowia finansowego, tak zwane historyczne place koszykarskie, czyli te historyczne miasta, gdzie koszykówka jest religia. Włocławek, Wrocław, Stargard, o to mi chodzi, więc jeśli musi być dzika karta, to oczywiście łańcuch, czy to jest drużyna, która ma tradycja koszykarska. Jest. Pytanie, czy projekt będzie finansowo do utrzymania. Czyli wiadomo, finanse pozwalają łańcuchowi, żeby kolejny sezon grać w Ekstraklasie. Tego nie wiem, bo tylko prezes i rada nadzorca wie. Mam nadzieję, że tak. Jeśli będzie dzika karta, to jak najbardziej, ale zazwyczaj jest tak, że dzikie karty dają się do tych drużyn, które mają taki projekt, który teoretycznie musi być długofalowo z finansami w porządku, żeby iść długofalowo. Jeśli łańcuch, jak zupełnie jakakolwiek inna drużyna, może być Stelmet, może być Arka, spadną z tej lidze, moim zdaniem zawsze jest jakiś powód. Jeśli coś nie działało z punktu widzenia sportowego, albo coś nie działało z punktu widzenia finansowego w zarządzaniu finansów. Więc tutaj zapytanie. Ja nie jestem fanem, ale jeśli ma być taka karta właśnie, to działam, jak to widzę. No, zapytam Cię o coś innego. Dziki Stamet. Dziki Stamet, nie wiem, czy oglądałeś, jakbyś ocenił, ale o co innego zapytam. Podobno w Warszawie, dzikie Warszawie, że tak powiem, podobnie jak w Gdyni, znaczy, że są już utrzymani, pewne utrzymanie, bo dziki zakładały na ten sezon przede wszystkim się utrzymać, ale jest fajna rzecz, bo już podpisali kontrakt na przyszły sezon z trenerem Szemlowskim. Jak oceniasz tą decyzję? Może to spowodowało, że nie wiem, nie mieli energii może w tym meczu, może już stwierdzili, że okej, jest po sezonie. A może ogólnie ta decyzja była dobra, żeby przedłużać sezon trenera. Może to jest długofalowo i długofalowe myślenie i tak jest jak twój mogi. Słuchaj, jeśli jesteś polska drużyna, która po raz pierwszy jest w Ekstraklasie, po raz pierwszy nie tylko utrzymujesz, ale także masz możliwość, żeby walczyć o playoff, bo dziki dalej mają okazję i mają możliwość, matematycznie mówiąc, żeby osiągnąć playoffy i bardzo duże mają te szanse. Trener jak pan Szablowski, który w Włocławku znacie lepiej niż ja, to absolutnie jest asset, który trzeba trzymać. Ja bardzo lubię ten ruch, tak jak lubiłem ruch na przykład Torunia, który wcześniej podpisali extension z Sergiem Subotić. To jest dobry ruch, trzeba dać kontynuację, trzeba dać pewność i jasny sygnał też do zawodników, że trener jest osoba, która jest odpowiedzialna za kontynuację naszego programu. Szablowski powiedział coś ciekawego, czytałem tak na szybko, różne, nie pamiętam kto pisał, ale właśnie to jest taka deklaracja, jeśli nie pomylę, że Szablowski powiedział, w tym roku mieliśmy szansę, mamy dalej szansę na playoff, ale jakieś mam podejście, mam takie wrażenie, że niektórzy zawodnicy trochę się wystraszyli tego faktu, że żyjemy na playoff. Mi się wydaje, że on to pokazywał, że ma de facto jasna sytuacja przed sobą,
wie doskonale, jaki profil zatrudniać na następny sezon, żeby robić ten krok więcej. Na pewno klub jest klub, który jest finansowo zdrowy i który ma oczywiście jasne cele, dzięki chcą iść naprawdę bardzo wysoko i będą iść tak bardzo wysoko. Moim zdaniem umiejętne jest to, że żeby budować plan długofalowy, robisz jak na przykład Trefel Sopot. Masz trenera, zatrudniasz na wiele lat i dasz mu pewne zaufanie o tym, że ten jest cel długofalowy, będą w ogóle step by step, będą porażki, będą też ważne zwycięstwa, ale właśnie trener jest głównym napędem tego projektu. Nie zawodników, ale trener. Ja odnoszę wrażenie właśnie dobrze, że powiedziałeś o Toruniu, bo właśnie Toruń trener przedłużył, to też wydaje się decyzja bardzo rozsądna. Natomiast mieli jeszcze do tej kolejki szansę na ósemkę, na playoffy, a mam wrażenie, bo to jest moje tylko subiektywne odczucie, że oni chyba nie chcieli wygrać w tych Gliwicach. Gliwice gryzły parkiet od samego początku, natomiast Toruń rzutował sobie szeroko składem. Paweł Sobiński grał, oczywiście szanuję tego zawodnika, że się rozwija tym bardziej, ale na litość. Oni jeszcze mieli szansę na ósemkę, a tymczasem ja nie widziałem tam jakiejś większej wody walki. Może, nie wiem, może się mylę. Może Dziki Warszawa teraz mają przed sobą mecz Arką Gdynia, która już jest pewna utrzymania, to okej. Okay. Z Czarnymi bezpośredni mecz o awans, tym bardziej u siebie. Potem Spójnia w domu, no dajmy Bóg, żeby grali fajnie i grali w ósemce, bo lubię ten zespół. Natomiast zarówno Dziki, jak i Tor, moje narzędzie. Trener przedłużony, obniżamy loty, spokojnie, chill out. Już nie potrzebujemy, myślimy o przyszłości, bo tu teraz są nowe kary. Nie wiem. Dobra. Ja Marko, moim zdaniem dam Ci tłumaczenie, potem wiadomo, że my jesteśmy w locker room, więc nie znamy wszystko, ale to co ja mogę Ci powiedzieć, ze względu na to, że znam kilka osób i kilka sytuacji związane z niektórymi ludźmi w Toruniu, powiem Ci tak, po pierwsze decyzja, żeby zatrudniać na kolejny rok Serdzana Suboficza. Ja znam Chorwację, pan śledzę bardzo z bliska, znam pana Suboficza, uwierzcie mi, szanowni słuchacze z Torunia też. Trener jak Subotić chce zatrudniać naprawdę na długo, bo jest naprawdę osoba, która ma bardzo pozytywny styl pracy, jest osoba, która zna się w koszykówkę i naprawdę dla polskiej ligi jest absolutnie szkoleniowiec, obcokrajowca, który na pewno no, teraz jest w takim stanie, żeby poznać się z Ligą Polską, ze względu na trenera, bo on też tutaj grał, ale naprawdę to jest dobry ruch, jest trener, który na pewno może dobrze robić. To jest pierwsze. Druga sprawa, Marko. Każda drużyna teraz spotka się z drużynami, które mają coś do osiągnięcia albo do udowodnienia. Gliwice gra każdy mecz, żeby utrzymywać się. Teraz oczywiście utrzymanie jest gwarantowane, ale wtedy, kiedy stało się ten mecz kilka dni temu z Toruniu, GTK była też drużyna, jeszcze drużyna, która musiała wygrywać ten mecz, żeby robić bardzo ważny krok wstecz naprzód do utrzymania, a nie cross-stage, czyli ryzykować walkę do ostatniej rundy, żeby zostać w ekstraklasie. Więc mi się wydaje, że tutaj oczywiście Torun może jeszcze walczyć na playoff, ale ma utrzymanie gwarantowane. Gra z drużyna, która musi wygrać, żeby zostać w ekstraklasie. Tutaj no, wiadomo, że inercja i motywacje są mocniejsze ze strony Gliwicy. Ale co ważniejsze? Ale co ważniejsze, czekaj, co ważniejsze, bo tutaj, żeby rozumieć o Toruniu, bardzo fajny aspekt. Goran Filipowicz. Od kiedy Gorana Filipowicza nie ma, ta drużyna niestety troszeczkę widać, że traciła lidera na boisku. I tutaj nie jest wina nikogo, bo pamiętamy, jak Filipowicz został zatrudniony w Toruniu. W ostatniej sekundzie, kiedy właśnie Filipowicz prawie podpisał z drużyna Serie B we Włoszech, w ostatniej sekundzie dzwoni do niego Sergio Subotić i powiedział, słuchaj, chcę Ciebie tutaj w Toruniu. Oczywiście, że kiedy po prostu się zawodnika, który w ostatniej sekundzie mówi nie, oczywiście drużyna Serie B, ale mówi nie Włochom i podpisuje z Tobą, to dasz w ogóle klauzula, że on może się zwolnić, gdyby drużyna w tym przypadku Igokea Laktasi, czyli drużyna, która gra w prestiżowej ABA Lidze, która będzie grała w playoff ABA Lidze z drużynami jako Partizan, CD Vita, Zadar, Czerwona Zvezda, więc Filipowicz tam jest teraz i tam zasługuje, ale rozumiemy, że
tracić takiego generała, takiego gracza, który na pewno był na pędę gry Torunia razem z Mate Vucic, no to jest naprawdę długa strata. Mi się wydaje, że wtedy już było wiadomo, że niestety główna postać gry Torunia odchodząc będzie kreowała to wszystkie problemy, jeśli chodzi też o ustawienie mentalne tej drużyny. Nie mówię, że inni nie są dobri, mówię tylko, że niestety no, drużyna Torunia traciła ta stabilność tego generała, który mieli na parkiecie, zwłaszcza w roli rozgrywającego, który jest główny rola. No i widzimy teraz, jak idzie. Torun niestety jest jeszcze niekonsekwentny, jeśli chodzi o wyniki, ale moim zdaniem ze względu na zmiany kadrowe i też na ten fakt, że oni jako celmi utrzymani, więc mi się wydaje, że trochę mniej spini mają, żeby wygrywać na wszelkim kosztem, a z drugiej strony patrzeć, że jest Goran Filipowicz teraz. Tracisz takiego gracza dla polskich warunków, zwłaszcza dla drużyny, która ma bilans 12-15 i może jeszcze iść na playoff, no to jest duża strata niestety. Okej, Mateo, ale Gdynia, choć Gliwice ostatni raz u siebie wygrały chyba potem w listopadzie. Wszystkie spotkania, które wygrały, były spotkaniami wyjazdowymi, a tutaj przełamanie własnej hali z drużyną, która jeszcze miała szansę na ósemkę, no wydawało się to godzinę po prostu, ale okej, no już tak jak powiedziałeś, no stracili zawodnika i to miało znaczenie. Natomiast ja miałem przyjemność rozmawiać tutaj też z kibicami, działaczami Torunia, tak parę zdań zmienić. Meczu tutaj Czarni podejmowały właśnie Torun. To mówili, no okej, my się otrzymaliśmy, szansa na ósemkę mamy, ale jak nie będzie ósemki, to też nie będzie tragedii. Cel minimum jest. Myślimy już o sezonie następnym, trener przedłużony. Już myślimy, podwaliny robimy pod skład na przyszły sezon, więc mówię, to tylko takie moje wrażenie, że ten mecz trochę odpuszczony, może zabrakło gdzieś tam energii. Nie wiem. Okej, przynajmniej w małych tabelkach już możemy to wykluczyć. Może będzie nam łatwiej liczyć te małe tabelki co kolejkę. Ale okej, zamknijmy ten temat. Przechodzimy do meczu dwóch drużyn o najlepszej obronie. Anwil pokonał wspólnie w Stargardzie 6 punktami. Anwil nadal bez Kalifa Yanga, natomiast większą rolą Wilca. Kolejny świetny mecz Kamila Łoczyńskiego. Wrażenie, że Anwil ma już ten kryzys za sobą. To spotkanie było z gatunku, bym powiedział, takich trochę błotnych, właśnie takich defensywnych, typowo takich ustawień typowo playoffowych. No i trener Rasmiewicz z tej batalii wyszedł zwycięsko. Anwil już jest pewny miejsca drugiego, a bardzo możliwe, że będzie pierwszy, bo wystarczy, że z tych trzech spotkań, które są przed Anwilem, czyli wyjazd do Ostrowa, wyjazd do Warszawy, do Legii i u siebie z Toruniem, wystarczy wygrać raz. Jest pierwsze miejsce, bo bilans trefny jest lepszy. Więc jak oceniasz ten mecz? Jak oceniasz Anwil wspólnie? Kolejkę wcześniej rozbiła. No, super, naprawdę świetny mecz z dogrywką w Szczecinie. Wydawałoby się, że u siebie będą równie grozić dla Anwilu. Natomiast gdzieś ta energia chyba, mam wrażenie, została w Szczecinie. Gdzieś się gubili, gdzieś nie mogli trafić. Skuteczność była słaba. Anwil to wszystko wykorzystał i wygrał. I kroczy na pole position przed playoff. Nie, no to słuchajcie, zwłaszcza to zwycięstwo, które Anwil miał z Spójnią w Stargardzie, czyli teren, który jest bardzo trudny do osiągnięcia, to był naprawdę dobry sygnał. Lepszy niż poprzedni mecz, moim zdaniem, bo właśnie umiejętność, żeby podróżować do gorącej hali, tam gdzie właśnie obręcze są twarde, no, i gdzie ciężko jest w ogóle grać koszykówką, który ty zamierzasz grać, no to absolutnie, to jest bardzo dobry sygnał. Mi się wydaje, że tutaj Kosz Frasunkiewicz może powiedzieć mission accomplished, jeśli chodzi o udowodnienie ten fakt, że porażki na przykład z Zieloną Górą w domu to było bardzo niefortunnie, ale to był przypadek. Przypadek, który może się zdarzać dla drużyny, która dominowała pierwszą połowę, jeśli nie więcej, tego turnieju. Drużyna, która pokazywała, że potrafi naprawdę narzucać swój styl koszykarski wszędzie.
I właśnie no to wpadki zdarzają się. No, ja zawsze mówię, lepiej mieć porażkę u siebie, bolesna, ale u siebie, z Zieloną Górą podczas sezonu, niż mieć coś takiego na play-offy i potem mieć mentalny backlog do zarządzania. Więc tutaj mi się wydaje, że jest dobrze. I jak ty powiedziałeś, teraz wystarczy tylko jedno zwycięstwo na następne 3 mecze. To nie wygląda być sytuacja niemożliwa dla Anvilu. Przynajmniej u siebie jest to Runien, to musi być coś do robienia. Wiadomo, że mecze wyjazdowe w Ostrowie i w Warszawie, w stronie Leki, będą oczywiście mecze, które no mają takie swoje jakość wymagająca. No ale Anvil może traktować, moim zdaniem, te mecze też jako przygotowywawcze do play-off. No to samo, co Giantaga mi powiedział, jeśli chodzi o następne mecze, które Trefel Sopot ma przed sobą. No, Sopot podróżuje do Gliwic, potem ma u siebie Wrocław i Szczecin, więc tutaj widzimy, jako te dwa najlepsze drużyny mają teraz możliwość, żeby już przygotowywać play-offy, zmierzają się z przeciwnikami, które na te play-offy no, jak najbardziej będą. Bo ja liczę oczywiście, że i Ostrów, zwłaszcza Legia, na te play-offy się kwalifikują. I też Wrocław, mi się wydaje, że ma ogromne cele, żeby na te play-offy wrócić, zwłaszcza po zmianie trenera. Więc tutaj tak, ja tylko jedna rzecz chciałbym dodać, jeśli chodzi o Stargard. I to jest właśnie refleksja, która ja zachęcam do robienia wszystkim widzów, nawet ci, którzy nie zajmują się dziennikarstwem, ale po prostu mają ochotę, żeby troszeczkę się bawić, jeśli chodzi o statystyki. Przedmowa. Dla mnie statystyki to nie są wszystko, żeby rozumieć drużyny. Absolutnie. Więc nie. Ale pomagają. I macie zadanie, drodzy widzów i drodzy koledzy. Idźcie zobaczyć skuteczność za 3 punkty najlepszych drużyn PLKPL, czyli Anvil Włocławek, Sopot i Szczecin. Zobaczcie, jakie one mają skuteczność za 3 punkty średnia, sezonowa, i ile oni mieli skuteczność za 3 punkty w meczach, które grali w następujących alach. Stargard, Czarny Słupsk i w mniejszym stopniu Łańcuch. Ale mi się wydaje, że te dwa hale są najbardziej takie. Właśnie chciałem ci to powiedzieć, bo w Stargardzie dokładnie teraz patrzę. Anvil rzucił tylko 8 trójek na 24 próby, czyli 33,3% za 3 i Sanders tylko jedną trójkę na 7 prób, Luke Petrasek tylko jedna trójka na 6 prób, Garbacz raz, dwa, trzy raz rzucał, Kyźnik 3 trójki na 5 prób, Łączka 2 trójki na 3, no to chyba Łączka na wręcz akurat lubił. Natomiast widzisz, Alvin przepchnął to spotkanie, nie trafiając, groma meczu wygrywał trójkami. Tutaj 8 tylko trójek, natomiast już patrzę szybko i rzuciła Spójnia. Spójnia rzuciła tylko 6 trójek na 23 próby. Jeszcze gorsza skuteczność. Typowy mecz, proszę powiedzieć, taki błotny, ale mówię, Anvil nie musiał trafiać za 3, a wygrał spotkanie. Wisburga wygrała 47-30, już patrzę, 8, mimo braku Kalifa Younga. Samym z Dimcem, także no, trzeba było gdzieś... Ile punktów miał Dimec? Ile punktów miał Dimec? Trzeba było, już ci mówię, trzeba było gdzieś te ukryć te braki pod koszem. Pod koszem grał trochę na czwórce Garbach, trochę grał jako center budowany poza Petraskiem również Kowszewski. A to wyszło moim zdaniem z korzyścią na zespołu. A Dimec punktów 9, 4, 8 za 2. A minął tylko 20,5. A wydawałoby się, że Dimas był cepiej na boisku, to cały mecz grał. A grał tylko połowę spotkania. Za to Kamil Łączyński grał 28 minut. To jest ciekawy w ogóle temat. Kamil Łączyński, nie mówię też nikomu wieku, szalenie, nie, młody człowiek, ale rozumiesz, w pewnym wieku już nie rozegrasz całego sezonu na różnym poziomie. A Łączka ostatnie spotkanie, trzecie spotkanie, to wręcz by było fenomenalne. No. Oczywiście to jest też spowodowane tym, że nie ma Kalifa, Zigę oczywiście najlepiej właśnie Łączka obsługuje, więc musi grać, ale Łączka grała 8 minut więcej niż Zigę na boisku, więc jest generał, są zwycięstwa. Moim zdaniem tak właśnie Anvil na play-offy się przygotowywał, zaczyna ten system być wdrażany.
Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, co będzie w playoff. Też sądzę, że malkontenci, którzy narzekali na Przemka Wasukiewicza, no troszeczkę chyba zmienią zdanie po tych playoffach. No ale zobaczymy. Do samych playoffów jeszcze będziemy wracać. Natomiast mówię, mam wrażenie, że tak jak powiedziałeś, lepiej przegrać ze Starlightem, musimy 20 gdzieś w sezonie, niż w kwietniu, w maju przegrywać z Kretesem i nie potrafić skleić dobrej akcji. I gra zespołowa, i obrona zespołowa, i do Anwilu, do Wocławka wróciła, i ta właśnie obrona zespołowa sprawi, że spójnie nie była w stanie przedstawić się Anwila. Dokładnie. Ja chcę jeszcze jedna rzecz powiedzieć, jeśli chodzi o właśnie te, w sensie dwa rzeczy. Pierwsza, jeśli chodzi o co patrzymy dalej, jeśli chodzi o, o play-offy. Mi się wydaje, że tutaj, mając trzy kolejki do końca, są dwa drużyny, które pokazywali umiejętność, żeby balansować swoją grę i swoje propozycje koszykarskie w sposoby, jak Anvil robił, na przykład Stargardzie, jak ty powiedziałeś. To pierwsze oczywiście to jest Anvil. Widzieliśmy. Nie postaramy trafić za trzy punkty. Mamy Gigadimec, mamy grawe wnętrzna, która może nam pomóc troszeczkę równoważyć i jak najbardziej widzimy. Mamy generała, mamy Łączyński, który z Dimcem już no, się znalazł dobrze, nie tylko w tym sezonie, więc tutaj jak najbardziej wiecie dokładnie o co chodzi, a druga drużyna jest Trefel Sopot. No, widzieliśmy co oni robili w Dąbrowie. Gra wewnętrzna, która rozbiła Dąbrowa, zwłaszcza tam, gdzie Dąbrowa miała problemy i no to Grozel, który wyglądało być Grozel starych czasów, no, ten, który Zieloną Górą dominował i wygrywał nagrodę MVP. Sopot, który jest gra, która chce grać post-offense, ale nie zawsze może grać post-game, ponieważ, no wiadomo, trzeba mieć te gracze, ale trefla jest zbudowana z tym faktem, że troszeczkę bardziej obwodowo czasami ma lepszą efektywność. Więc tutaj mi się wydaje, są dwie drużyny, które naprawdę potrafią dobrze balansować, dobrze zmienić no, i media stres ich grę. I to jest właśnie ten atut, dlaczego Wrocławek jest w pierwszym miejscu, ma 22 zwycięstwa i Sopot, dwa zwycięstwa mniej. Nie przypadkowo są te dwa drużyny, które moim zdaniem teraz zasługują na finał. Druga sprawa, którą chciałem powiedzieć, jest to, że właśnie Stargard, Słupsk i dodaję też MKS Dąbrowa Górnicza, bo widzimy jak oni grają. Grają taka koszykówka, która jest ofensywna, to jest szybka, to jest tranzycyjna, obwodowa. Naprawdę będą ciekawe playoff, bo w tym roku nie tylko mamy mocne zespoły, które mają powiedzmy pozycję jedynkę, czyli Wrocławek i Sopot, ale też te drużyny jak Stargard, jak Słupsk, gdzie są bardzo gorące tereny i ta drużyna jak MKS, która jeśli potrafi iść na playoff, naprawdę będzie taki underdog, taki czarny konno, mina vagante po włosku, ja lubię takie wyrażenie, bo to pokazuje, no, jest tutaj, może wygrywać ciebie, nie wiem, w Toruniu, może wygrywać w Szczecinie, może wygrywać we Wrocławiu, wszędzie w ogóle może wygrywać i ma taką grę, która jest naprawdę ciężka do zaprzestania, ma swoje wady, jak Jean Tabak pokazał, ale nie wszystkie drużyny mają atuty, żeby na tę wadę pokonać NKS, więc tutaj naprawdę będą ciekawe playoffy. Myślę, że będziemy mieć naprawdę dużo do śledzenia. Od czego zacząć? No może jest co od tego, jak może od góry, może inaczej. Trefl, Anvil ustaliliśmy, że raczej pierwsze miejsce utrzyma, jesteśmy zgodni, natomiast Trefl Wilki, czy przewidujesz, że tutaj Wilki mogłyby jeszcze Trefla przegonić? Trefle tak, jak wspomniałeś, na wyjeździe w Gliwicach, u siebie gra za Śląskiem i u siebie z Wilkami właśnie w ostatniej kolejce. A Wilki przed tym meczem właśnie w Sopocie grają jeszcze u siebie z Legią i na wyjeździe z Piernikami. Jak uważasz, co tu się może dać? Matematycznie tak, jeśli Sopot wygrywa w Gliwicach, oni mają zapewnione, moim zdaniem, drugie miejsce. Jeśli Sopot pokazuje, że potrafi trzymać koncentrację i ciągłość w wynikach,
no, jak Dąbrowa Górnicza stało się w ostatniej kolejce, poprzednie też w Arcucie, więc idąc dalej, serią zwycięstw, to co jest możliwe, bo właśnie Jean Tabak o tym powiedział na konferencji prasowej, też Dąbrowy Górniczy i w Arcucie wcześniej, obydwie są obecne na stronie internetowej, facebookowej też tych dwóch drużyn, więc zachęcam do oglądania, bo bardzo fajne rzeczy opowiadał mi Jean Tabak. To jest właśnie taki harmonogram, który pozwala Sopot przygotowywać się do play-off w sposobie postępowy. Zaczynamy w Łańcucie, potem Dąbrowa, teraz Gliwice, to kolejna drużyna, która musi wygrywać. Następny mecz oczywiście już mniej, bo wiadomo, że Łańcuch to już ma swoje problemy, ale tak czy siak. Potem Wrocław, czyli drużyna, która się odrodziła, zobaczymy jak będzie grała na wyjeździe, no i potem Szczecin. Więc mi się wydaje, że między Sopotem a Szczecinem drużyna, która ma najwięcej szansy, żeby nie tylko zdobywać drugie miejsce, lecz także z lepszą formą wchodzi na playoff, to właśnie ja bym mówię Sopot, bez dwóch zdań. Szczecin ma tak, mecz domowy, jak ty powiedziałeś, z Legią, potem ma wyjazd do Torunia i potem ma wyjazd do Sopota. To jest drużyna, która widzimy, no troszeczkę fatiguje. Wygrali ostatni mecz, ok, ale jest drużyna, która nie ma taka spójność w wynikach, zwłaszcza jeśli chodzi o mecze domowe, które są mecze, które na papierze, drużyna, która zaprezentuje się do tej edycji turnieju tego roku jako drużyna, która musi ochronić tytuł zdobyty w poprzednim sezonie, lepszy wynik w terenach domowych, to jest absolutnie to must be, a tutaj brakowało do Szczecina, więc mi się wydaje, że Szczecin jak najbardziej teraz robili dwa bardzo ważne zakupy, które na pewno mogą zmienić dużo, zwłaszcza w sytuacji polskiej ligi. Zobaczymy na tyle idą, ale mi się wydaje, że tutaj matematyka na ręce i też schedule, czyli terminarz i przygotowywania Sopot ma więcej szansę, żeby ten drugie miejsce zdobyć. Potem na play-offie zobaczymy, co będzie. Tu się może wiele wydarzyć, natomiast ja myślę tak, Wilki na pewno wygrają z Legią i Pierdnikami. Natomiast Ref nie jestem przekonany, żeby... Znaczy, oczywiście raczej tak, ale nie jestem... Bardziej myślę, że Wilki wygrają te dwa spotkania, niż Ref wygra w Gliwicach i ze Śląskiem, który każde spotkanie może się już wypisać z play-offów. Bo tabele też dojdziemy pewnie zaraz, ale w każdej tabelce małej są gorsi, jeżeli mieliby liczyć się z ósemce z tymi zespołami, które teraz są poniżej ósemki. Więc będą na pewno wszystko grać. A potem w Sopocie Wilki mogą wygrać. Zobaczymy jeszcze. Natomiast drugie, trzecie to raczej tylko, czy raczej na pewno Wilki bądź Tref. Natomiast pozycja 4, Stal. Chyba, jak uważasz, Stal, jakby nie spojrzeć, to Stal będzie czwarty. Chyba ani już wyżej nie będzie, bo ma dwa punkty straty, dwa zwycięstwa mniej od Wilków, ale gorszy bilans bezpośredni, więc no wątpię, żeby mieli wyprzedzić. A niżej raczej też nie spadną, bo niżej jest Stal, Spójnia, Legia i na pewno wątpię, żeby szczególnie Start wygrał wszystko. Spójnie też, Start, który ma Spójnie właśnie, ktoś przegra, Spójnia Start, bo w następnej kolejce jest Spójnia, właśnie potem jest Start, myślę, że Spójnia to wygra. Natomiast potem Spójnia gra się ze Stemetem i Dzikami, więc no tak, dwa zwycięstwa mogą być, ale Starówka nie ma też trudnego terminarza poza tym Anwilem właśnie za tydzień, który nawet jakby przegrała, to i tak moim zdaniem to czwarte miejsce utrzyma. Gdyż Start, mówię, Spójnia na wyjeździe, potem jest Stal właśnie i Legia w domu, więc no wątpię, żeby Start, nie dziwię się, jak już by nic nawet nie wygrał do końca sezonu i może w tych tabelkach no być różnie, ale to będziemy te tabelki ustalać tak naprawdę od wtorku, bo w zależności czy Legia, czy Śląsk wygra. Ale mówię, czy też jest z tego zdania, że Stalówka będzie czwarta? Myślę, że tak. Myślę, że oni mogą tego robić. Mają jakości w rosterze, żeby to robić. Szkoda tylko, że oni mieli te
mocne problemy kadrowe związane z kontuzami. To jest naprawdę ogromny żal. Moim zdaniem sytuacja wyglądałaby inaczej. To znaczy, że Stalówka mogłaby spokojnie iść na trzecim miejscu, gdyby nie było właśnie na te problemy kadrowe, jeśli chodzi o kontuzję. Szkoda, ale oni mają wystarczająco jasno, żeby iść dalej. Oglądałem na żywo kilka tygodni temu te spotkanie NKS Dąbrowa Górnicza ze Stalówką i naprawdę Stalówka pokazywała solidność gry, jakości osobiste. Ten Bieliauskas to jest w ogóle naprawdę kawał zawodnik. Ja po prostu oglądałem mu na żywo i byłem naprawdę pod szokiem, więc tak. Trener Urban też, to jest trener, który jak najbardziej wie co robi i sezon po sezonie zdobywa bardzo mocne doświadczenie, więc tutaj mi się wydaje, że na czwartym miejscu, potem wiadomo, matematyka wszystko może zmienić, ale na papierze mi się wydaje, że Ostrów, nawet jeśli, jak ty powiedziałeś, przegra następny mecz w domu z Anwilem. Start ma w domu potem, który już na pewno by zdobił się to, żeby wygrali faworytem będą i Stal ma tu się w domu, także... No widzisz, to moim zdaniem tak, moim zdaniem mogą na spokojnie. Tylko właśnie powtarzam, chciałbym zobaczyć ich performance mając skład na komplecie. To naprawdę byłoby ciekawe. Byłby naprawdę dodatkowy, powiedzmy, mocny zespół, który na pewno trzecie miejsce mogłoby spokojnie grać. No ale cóż, tak wyglądało, więc ja myślę, że tak. Stalówka możemy liczyć na czwarte miejsce. No i niżej wszystko jest otwarte. Legia, Lublin, Stargard, tam naprawdę wszystko może się zdarzyć, mamy też, jak powiedziałeś, różne bezpośrednie polityki, więc mi się wydaje, że na następny odcinek możemy lepiej mówić, kiedy będziemy mieć przynajmniej wynik końcowy bezpośredniego starcia między Lublinem a Stargardem. Przynajmniej to. Mimo tego, że nawet ten wynik nie pomaga nam rozwiązać całą sytuację, całą zagadkę, ja sądzę, że Legia może w ogóle między tymi trzema drużynami być ta, która skończy w najlepszym sposobie, ale powtarzamy, tutaj jest naprawdę sytuacja bardzo rozłożona, że naprawdę ciężko teraz, kiedy brakuje jeszcze trzy miecze, więc sporo minutów na parkiecie, coś o tym głębiej przewidywać. Ale wtorek 20. Wrocław Legia. Jak uważasz, to ten mecz ma wielkie znaczenie, bo Śląsk przegrywając bardzo sobie utrudnia sytuację w tabeli. Jeszcze nie skreśla się oczywiście z ósemki, ale wiemy, że mają większością duży gorszy bilans. A to koszy w tym meczu, a przegrali dwa spotkania. Tylko dodam, że gdyby taka tabelka powstała Śląsk Czarni MKS, która jest bardzo możliwa, to Czarni na tym ósmym miejscu będą. MKS na dziewiątym, to już bez znaczenia, a Śląsk na miejscu dziesiątym. Bardzo możliwa tabelka moim zdaniem. Natomiast jak wygra Śląsk, a Legia, no to też Legia utrudni sobie sytuację, bo potem Legia gra tak na wyjeździe w Warszawie. U siebie z Anwilem, który jak przegra w Ostrowie, to też będzie chciał wszystko zrobić, żeby wygrać w Warszawie, bo ja jestem w ogóle przekonany, że Anwil Przemek Paskiewicz by chciał na pewno w Ostrowie to zobaczyć, tak powiem. A jak nie to w Warszawie, nie będzie czekać, a dobra, nie przemuchajmy się z tym Ostrowem czy z Legią, zrób to z Toruniem w ostatniej kolejce. Nie. Będą chcieli zrobić jak najszybciej. Nawet jeśli Anwil wygrał z Ostrowem, to i tak z Legią będą chcieli pokazać, że są lepsi, więc Legia może mieć spory problem. No i potem ze startem na wyjeździe, ze startem, który też właśnie będzie mógł, to będzie być może nawet mecz o ósemkę. Więc bardzo ciekawe spotkanie w Wrocławiu. Wrocław tylko jeszcze dodam, że tak samo o tym spotkaniu już patrz, gra z Biednikami w domu, to myślę, że raczej do przodu. W Sopocie bardzo trudno i u siebie z Sokołem, który pisząc tą kartę, myślałem, że to mecz jeszcze Sokół będzie miał utrzymanie, ale myślę, że już w tym spotkaniu to Sokół będzie się żegnał z Bigą.
Więc w sumie Śląsk ma ten bil, ten, te spotkania, ten kalendarz trochę odległy lepszy. No i ale jednak przegrywając będzie mieć bilans 14-13 i no i ciężką drogę do uzyski. Więc jak ocenisz? Słuchaj, ja oglądam ten mecz tak i to jest ten, ten sposób, jak ja będę prezentować go na moje relacje dla Basket Magazine, czyli dla jeden z najważniejszych czasopism we Włoszech, dla których współpracuję. To jest mecz między drużynami, które ze zmiany trenera zyskali najbardziej. Zmiana, nie zmiana, bo wiadomo, że Legia Warszawa de facto zmieniła pierwszego trenera i promowała asystenta, ale tak czy siak to jest po prostu zmiana głównego trenera. Ale to, co chcę powiedzieć, jest tak, że podczas gdy Legia pokazywała, że od zmiany głowy no, głównego trenera zyskali, bo Legia de facto gra lepiej niż pod wodzą Kamińskiego, Śląsk na wszystko wskazuje na to, że oni znaleźli jakieś fajne równowagi, no, grają lepiej, pierwszy mecz przegrali, ale wiadomo, że nowy trener był tam od kilku dni, więc miał okazję, żeby po prostu nic nie zmienić, ale już widzieliśmy w ostatnim meczu, jak mentalność, jak ustawienie, jak body language zawodników Śląska się zmieniło. Więc tutaj mi się wydaje, że będzie bardzo ciekawe zobaczyć, czy ta dobra zmiana no, w Śląsku na pewno jest dobra. Czyli na pewno w ogóle ta pozytywna energia ma taki długofalowy taki skutek i może doprowadzić Śląska do osiągnięcia fazy playoff. Mi się wydaje, że oni na pewno znaleźli. Widziałem body language zawodników. Widzieliśmy też konferencje prasowe, taki fajny teatr. Więc co się zmieniło w Śląsku? Drużyna matematycznie może osiągnąć playoffy. Drużyna ma roster, który jak najbardziej spokojnie może walczyć. Tylko się wtrącę, matematycznie to oni nawet mogą być na piątym miejscu. Tak tylko. No. Jesteśmy tutaj, o to chodzi. To co i sposób, jak ja zawsze charakteryzuję Polską Ligę, kiedy ja mówię z innymi kolegami, z ludźmi interesowani koszykówką, jest tak, są różne, ale między innymi mówię zawsze. Polska Liga jest taka liga, która może się diametralnie zmienić, jeśli jakiś zakup, jakieś zakontraktowanie, jakiś nowy zawodnik albo nowy trener wchodzi w grę podczas sezonu i może wszystko się zmienić. Widzieliśmy na przykład z Legią Warszawą kilka sezonów temu. Johnson w Cantu musi opuścić Serie B, bo tam restrykcje covidowe są mocniejsze. Muszą się szczepić, on jest anti-vax. Przychodzi do Polski, gdzie legislacja była troszeczkę bardziej łagodna i zmienia zupełnie oblicze Legii Warszawa. I Legia Warszawa dojdzie do finału. Więc tutaj mi się wydaje, nie wiem czy Rajkowicz jest ta osoba, która zmieni tak diametralnie, ale jak ty powiedziałeś, jeśli na pewno się zmienia atmosfera i sposób grania we Śląsku, Śląsk może nawet być piąta najlepsza drużyna w końcu regular season. I to byłoby absurd, bo widzieliśmy niestety dla Śląska, ile Śląsk w tym roku, no to nie zasłużył, powiedzmy, o piątym miejscu tak mocno, ale no słuchajcie, jeśli teraz mają dobra sytuacja, dobrze dla nich i też dobrze dla playoffu, ale mi się wydaje, że na pewno WKS może wygrać, tak, może wygrać, Legia też musi wygrać, to wszystko tłumaczyłeś perfekcyjnie. Dla mnie to będzie naprawdę taki mecz stopnia playoff. Bo obie drużyny czują ogromną presję, żeby ten wynik osiągnąć, bo inaczej ich sytuacja może być naprawdę przesądzona. No zgadzasz. Więc tak, to mówiliśmy, natomiast tak, na ten mecz na pewno bardzo, bardzo kibicować Legii będzie wiadomo w Słupsku, bo tak jak mówiłem, to mała tabelka przemawia dla Słupska, natomiast wygrana Wrocławia jeszcze nie skreśla tych zespołów, mówię, znowu te pod ósemką, czyli czarnych MKS-u dzików, szczególnie czarnych i dzików, i czarnych MKS-u jeszcze nie skreśla, ale bardzo utrudnia. Natomiast no nie ma tutaj jeszcze dokładnie co mówić o tych małych tabelkach, mówię, zobaczymy co się we wtorek wydarzy. Natomiast ja bym przeszedł teraz do tej części, która zawsze była, czyli
obstawiania spotkań w następnej kolejce. Więc tak, w następnej kolejce zaczynają się od czwartku Arka gra z dzikami. Ja będę od razu. Ja będę pisać, co obstawiamy, co my odczujemy i powiem, jak ta tabela wygląda po tych naszych odczuciach. Jak będzie remis, to pozwolę sobie ja zrobię wynik, bo bardziej istotny. Dobra, żeby tak była tabela. Zacznijmy od meczu Śląsk Legia, w ogóle tego, co się kończy tą kolejkę. To finalnie na kogo stawiasz? Śląsk. No ja również, więc tu jesteśmy zgodni, więc nie ma co mówić, więc Śląsk będzie mieć bilans 15-12. No słuchaj, bo inaczej trzeba powiedzieć. Nasz bardzo drogi kolega Adam Dura, który zawsze śledzi nasze live'i, od razu dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, patrz, Adam Dura, nasz ogromny kolega z Wrocławia, który zawsze jest tam, kiedy mamy live na wszystkich zawodach. Pozdrawiam serdecznie, on zawsze jest tam, komentuje i zawsze da znać, że nas śledzi. No ale bez oczywiście kaptacji, benevolencje, jak powiedzieliśmy wcześniej, Śląsk mi się wydaje, że jest wystarczająco w garze, żeby ten mecz wygrać, więc tak, tutaj zgodni jesteśmy. I pozdrawiamy kolegów. Okej. Okay. To teraz mecz Arka Dziki. Dziki. Arka Dziki, ja również mówię Dziki, Arka jest już utrzymana, Arka jest pewna swego, a teraz tak będą utrzymania, więc nie będzie musiała aż tak ryć parkietu jak Dziki, więc Dziki będą ryć na pewno parkiet i myślę, że mają cały czas szansę na ósemkę, więc sądzę, że to wygrają i zwycięstwo Dzików, więc w tabeli to będą już mówię Dziki, wtedy będą miały 14, bilans 14, na plus Arka 9, 19. Idziemy dalej. Dalej jest mecz Zastal kontra Czarny. Ja to, co powiedzieliśmy powyżej, Czarny, bo niestety już sytuacja, jeśli chodzi o dolu tabeli, to już się zdecydowała. Kto ma więcej motywacji? Czarny, więc jak najbardziej. Ja również, Czarny z Dzikami będą mieć ten stan bilans 14-14. Astelmet zastał inaczej mówiąc, będzie jeszcze teoretycznie walczyć o utrzymanie, ale praktycznie to wiemy doskonale, że Statu już jest bardzo jedną nogą w leśnicie. Idziemy dalej. GTK kontra Tref. Tref. Ja mówię, też mówię Tref. Też GTK tam na pewno coś powalczy, ale Tref sobie zdaje sprawę, że walczy o drugie miejsce, nie chciał utrzymać drugie miejsce, żeby nie drzeć, żeby ten mecz w ostatniej kolejki u siebie z Witkami nie był decydującym drugie miejsce, więc będą chcieli na pewno to wygrać. 21-7 dla Tref. Ale dodaj też się inna sytuacja. Jean Tabak, znani go, to jest trener zagraniczny, to jest trener, który wie dokładnie, co robi. Druga porażka w tym samym turnieju o drużyny, która nie walczy o pierwsze miejsca, to sobie nie pozwala. I pamiętamy, że Gliwice wygrała pierwszy mecz tego sezonu przeciwko Sopot w Sopocie. No nie, nie opuszcza Żentala. Potem jest Start Spójnia. O, ciekawe spotkanie. Dodam wam się. Start Spójnia, tylko nadmienię jeszcze, że Spójnia w pierwszej rundzie wygrała 5 punktami. To też może nie znaczy. To jest ciekawe. Nie wiem, ja mówię Start tylko ze względu na to, że byłoby mi ciekawe zobaczyć, na ile punktów wygrywa Start, czy potrafi zdobywać w prowadzeniu, czy nie. Ale tutaj naprawdę może być i Stargard, i Start. Dobra, mówimy Start, grają w domu. To ja mówię Spójnia, tak jak powiedziałem, to może pierwsze przemyślenie jest na moją korzyść, potem drugie może na twoje, prawda? Więc Spójnia, załóżmy w tabeli, niech będzie Spójnia, ale też to jest taki, wiesz, 16-12, Targa 9-15, to 13. Dobrze, idziemy dalej. MKS kontra Sokół. MKS. Ja również, tu jesteśmy... Spoiler, jeśli mogę spoiler, bo jesteśmy na 6 zawodnik, idziemy live jutro, więc możemy powiedzieć,
Ja musiałem decydować, jaki mecz komentować na żywo między Gliwice kontra Sopot, a NKS kontra Łańcuch, co jeden w sobotę, drugi w niedzielę, więc w końcu decydowałem na NKS Łańcuch ze względu na różne przyczyny. Po pierwsze, NKS dalej jest w walce o playoff. Jeśli ten mecz nie wygrywa, no to jest problem. Ja liczyłem od Torunia, że NKS potrzebuje wygrać wszystkie mecze, może przegrać tylko jeden. Jeden przegrał przeciwko Sopot, więc następny mecz, który MKS ma, czyli Łańcuch, Gdynia w domu i ostatni mecz derby Województwa Śląskiego w Gliwicach. To są mecze, które musi wygrywać i może wygrywać. No ale też ze względu na to, że słuchajcie, koledzy z Podkarpacia zasługują na jeszcze jednego komentarza tego zespołu, którego też komentowaliśmy, którego Czubski nam jako szósty zawodnik bardzo dobrze traktował, więc tutaj pozwalacie mi podziękować oficjalnie też team z Łańcucha. Matematycznie mam też nadzieję, że będziemy w następnym roku też komentować, no ale mi się wydaje, że oni zasługują na ten komentarz. Les Matematycznie, Pija Miljowicz wraca do MKS-u, więc tutaj to jest też powrót kapitana, który jest naprawdę fajna osoba, więc tutaj będziemy komentować ten mecz live na żywo, to będzie w niedzielę, godzina 13:30, więc będziemy mieć komentarz w stylu włoskim po polsku z błędami okay. To samo, więc potem będziemy publikować. Ale tak, wygrywa moim zdaniem NKS. Moim zdaniem również NKS, który cały czas będzie chciał awansować do ósemki, więc tak. So, NKS to wygra. Następne spotkanie WKS Pierniki. No, Pierniki zaskoczą we Wrocławiu, bo chyba nie. No pięknie. Ja mi się wydaje, że Śląsk. Mi się wydaje, że Śląsk. To wiesz, Śląsk, nowy trener, nowa atmosfera, możliwość, żeby być bardzo wysoko. Więc no to tutaj mi się wydaje. Ja mam podobne odczucie, że to będzie właśnie Śląsk. Potem kolejka Wilki kontra Legia. Ja mówię, że Legia. Aha, czy jak mówisz, że Legia teraz miałbyś po twojej stronie, więc dobra, nie tak mówię. Ja mówię Wilki, ale okej. Okay. Mówiłem, że następny będzie decyzja to twoja, więc stawiamy, że Wilki 18-10, a Legia 16-12. Dobra, potem jest mecz Stal kontra Anvil. Anvil. 23-5, bo ja również mam odczucie, że to będzie Anvil. 17-12 Stal. Więc po tej kolejce byłoby tak. Zacznę od dołu. Soku utrzymane jest Arka i GTK. Do tego Arka już jest utrzymana. GTK też utrzymana matematycznie. No i właściwie utrzymany Zastal. Tak, Zastal, bo Soku może mieć 7 zwycięstw. A Zastal, no tak, to po tej kolejce, jeżeli sam to znaczy matematyczny spadek niestety. Automatyczny spadek. To mamy ustalone, natomiast Pierniki absolutnie żadnej szansy już w ogóle matematycznie, fizycznie, ekonomicznie i każdej innej możliwością na ósemkę. Od 9 miejsca Dziki, Czarni, MKS mają bilans zerowy 14-14. Jakieś tam małe szanse na ósemkę kosztem albo Śląska, albo Legii, albo Startu. Przepraszam, Startu. Start byłby naszych. Start albo Spójnie, bo jak ja postawiłem na zwycięstwo Spójnie, no to Spójnia jest wyżej, a Start na miejscu 8 z bilansem 15-13. Jeżeli by wygrał Start, to Spójnie mogłoby miał miejsce z bilansem 15-13. I jeżeli kogoś mieliby wyprzedzić, ta trójka goniąca, Czarni, MKS, Dziki, to właśnie którąś z tych drużyn. Czyli to bardzo istotny mecz, Start kontra Spójnia. Natomiast Legia, ty postawiłeś, że wygra Legia, ja bym postawił bardziej na Legia, z kim grało dokładnie, z Wilkami. Ja bym na Wilki, to Legia byłaby również na miejscu razem z Startem pod Spójnią. Na miejscu 7 lub 8 jeszcze jakieś małe szanse na dogonienie. Więc Legia, dla Legii, no w zależności jak ten będzie Wrocławiu się może wcześniej, ale
te dwa mecze, czyli Wrocławiu i teraz Legia z Wilkami, no bardzo istotne dla Legii te mecze. Ale w naszych kieliczach byłoby tak, że ta ósemka byłaby taka, jak mówiliśmy, nie zmieniłaby się jeszcze ósemka. Nikt do ósemki nowy by nie wszedł, czyli byłaby tam wspólnia, Start, Legia, Śląsk, no, a Stalówka wybiegłaby doskonale i Wilki. Stalówka by się umocniła na czwartej pozycji mimo porażki, bo tylko Zbójnia pod Start i Śląsk Legia by się zbliżyły, ale dalej Stalówka byłaby sama na miejscu, no, miejscu czwartym. Natomiast Wilki również trzecie miejsce, ale już właściwie z brakiem szans na miejsce numer dwa. A Anwil też zapewnił sobie pierwsze miejsce. Czyli my bylibyśmy już pewni pierwszego miejsca, drugiego miejsca. Wilki bardzo blisko miejsca trzeciego. I Stalówka również. Mimo wszystko na czwarte miejsce by byłaby dalej i również to czwarte miejsce byłoby bardziej jej bliskie już. Tak mniej więcej można powiedzieć o tej naszych wilczankach. No, ale to mówię, to tylko teoria, a co się wydarzy, zobaczymy. Godzinę równą rozmawialiśmy. A dziękuję Mateo za to, że wróciłeś, za to wróciłeś. Cały czas byliśmy, tylko wróciliśmy my, ja i ty, jednocześnie podsumowanie kolejki i rozmowa o kolejce następnej. I tak jak tutaj rozmawialiśmy, zapewniamy widzów, którym dziękujemy oczywiście, że z nami byli, zapewniamy widzów, że będziemy już tam regularność jak najbardziej zachować, bo wkroczyliśmy w wiosenną koszykówkę, a wiosenna koszykówka to jest najpiękniejsza koszykówka do oglądania, także trzeba o niej mówić jak najczęściej. Więc jak myślisz, kiedy następny odcinek? Pewnie też poniedziałek, w niedzielę jest mecz Stal Anwil, więc trzeba poczekać, aż ten mecz się zakończy i dopiero w niedzielę się spotkać i to wszystko omówić. No, zobaczymy, daj mi znać, więc niedzielę też. Ja się postaram, żeby było to na żywo. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj technicznie. Takie formule jak teraz, ale żeby to jednak było na żywo. Nie będzie to ze studia WLC, ale tutaj w taki sposób wszystko zdalnie, ale jeżeli technika pozwoli, to żeby to było na żywo, z dostępnym czatem, także byłoby... Niedziela na pewno to nie będzie, bo w niedzielę byśmy musieli o 22 zacząć na żywo, więc no wątpię chyba. To zostawmy, myślę, zostawmy... Odciskasz głos po komentarzach. No więc właśnie, ale myślę, że to nie jest też taki głupi pomysł, żeby po meczu nawet 22 zrobić na żywo odcinek, jak będą play-offy. Ale nie teraz, co? Jak myślisz? A, no zobaczymy. Wiadomo, że jak ty powiedziałeś, no to są naprawdę bardzo ciekawe mecze, jak powiedzieliście wcześniej. Te play-offy w tym roku wyglądają już teraz naprawdę ciekawe, niezależnie od drużyny, które będą nas się kwalifikować. To jest naprawdę bardzo dużo ciekawych wątków, bardzo dużo ciekawych rzeczy, że no to wiosna, no wiosna obudzi na pewno takie emocje koszykarskie, które są bardzo, bardzo dobre do pokazywania, więc jak na pewno widzowie wiedzą, że tutaj daj mi jak najbardziej wiadomość, kiedy będą mieć live'y i miejmy nadzieję, właśnie ty powiedziałeś, że będzie okazja, żeby mieć live z możliwością dla naszych widzów, żeby dzwonili, żeby dali pytania, żeby mieli jakąś interakcję, po to, żeby właśnie no to nasze komentarze będą jeszcze bardziej dla nich, aby właśnie tutaj razem dyskutować i przeanalizować, bo wiadomo, ja znam twoje opinie, ty znasz moje, bardzo często są podobne, czasami nie, ale z nami te. Ciekawe jest też znasz i dasz mikrofon lub czytać to, co inni myślą i się skonfrontować, bo właśnie na to też polega koszykówka. Koszykówka jest kultura i kultura jest sztuka konfrontacja, porozumienia się i też no to przeanalizowania razem, więc no, zapraszamy jak najbardziej, jeśli technologia pozwala, jak ty powiedziałeś, to byłby super pomysł, więc czemu nie? Ja właśnie zapytam was, zapytam widzów, co byście powiedzieli na to? Nie mogę obiecać, że to już byłoby akurat tą niedzielę, ale przykładowo, mecz jest 20, kończy się mecz, jest konferencja, na której trzeba słuchać teraz to każde spotkanie.
i zadawać pytania. Przepraszam, że nie mogłem, nie zdawałem pytania w piątek w Stargardzie, no ale byłem w drodze, więc słuchałem meczu tak naprawdę w Radio Anglii. Potem z otworzeniem obejrzałem w Polsacie do mecz od początku. Natomiast co byście powiedzieli na to, żeby właśnie o tej 20, załóżmy drugiej, czy po spotkaniu w ogóle i po konferencji zrobić program na żywo? Czy byście go oglądali, co byście na ten temat powiedzieli, czy byście byli aktywni na czacie, czy byście dzwonili? Proszę bardzo o waszą opinię tutaj na czat, na komentarze na YouTubie oraz na Facebooku czy oraz na Twitterze pod tym odcinkiem, jak go dodam. Jestem bardzo, bardzo ciekaw waszej opinii i w ogóle, jeżeli macie jakiś pomysł na nasz program, co byście mogli dodać, jakie, o czym więcej mówić, jakby to miało, jakby miał odcinek wyglądać, to również jak najbardziej zachęcę, możecie pisać również prywatnie do mnie oraz do Mateo, jak macie jakieś uwagi. A na koniec oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału WLC oraz do dawania tutaj lajków w górę. Mateo, też pokaż ten lajk na górę, żeby wiedzieli, o co chodzi. O co chodzi. Dokładnie. I dziękuję wam jeszcze raz za oglądaliście. Dziękuję, Mateo. I jeszcze oddaję ci głos na sam koniec, jak chcesz coś powiedzieć, bo wiem, że jesteś głodny. Tak. Głodny. Ja dziękuję wszystkim, nie no, głodni koszykówki na pewno jesteśmy wszyscy, ale zawsze. Nie no, dziękuję naprawdę wszystkim i powtarzam w ogóle to, co też dostałem prywatnie po różnych live'ów, zwłaszcza po ostatnim meczu live'u. Mieliśmy widzów, którzy nas oglądali lub na żywo, lub nawet na podwórkę z Hiszpanii, z Chorwacji, ze Szwecji, z Włoch. Nie rozumieli, ale pisali mi, słuchaj, puszczamy mecz na emocje, ale chcę mi w ogóle słuchać, jak ty komentujesz. W Hiszpanii mi było łatwo, bo triple rozumieją, no? Ale generalnie to naprawdę było miło i naprawdę ten derby europejski, jak nazywaliśmy nasz zawodnik, i dobrze tłumaczyliśmy w naszej stronie internetowej, więc zapraszamy też do czytania tego artykułu. Było naprawdę bardzo dobre śledzone, dziękuję wszystkim naprawdę, którzy byli. I właśnie, no to następne spotkanie, komentarze w stylu włoskim będzie w niedzielę. Ten mecz MKS kontra Sokoł Łańcut, więc zapraszamy wszystkim do śledzenia, zwłaszcza naszych przyjaciół z Podkarpacia, ponieważ wiemy, że ten mecz będzie miał szczególne znaczenie też dla nich i nie wszyscy będą mogli wyjeżdżać do Zagłębia Dąbrowskiego, więc jak najbardziej no, zapraszam do live'ów, będzie fajne, będzie ciekawe, będzie oczywiście jak najbardziej też sympatyczny, miły, bo taka atmosfera w ogóle chce mi prowadzać. I potem wiadomo, Marek, jak ty powiedziałeś, no, będziemy podsumować kolejkę, mając też więcej danych, żeby troszeczkę bardziej no, komentować. Prawdopodobnie może być, będą już ustawione pierwsze i ostatnie miejsce, kolejne rezultaty na walce o playoff, więc na pewno będzie bardzo obfito do obgadywania, więc tutaj śledźcie nasz, bo jesteśmy zawsze tutaj. Ja to już zaspoileruję. Dziękuję bardzo, Mateo. Super komentarze i zachęcamy do oglądania właśnie live komentarzy w stylu włoskim przez prawdziwego Włocha. A ja podszywane Włochy zapraszam na to jak najbardziej. I zapraszam również, tutaj spoileruję troszeczkę, prawdopodobnie w czwartek, może w piątek, no, będę w Radiu Gdańsk u Przemka Wosia, gdzie też będziemy podsumowywać sytuację polskiej języka szkół. Tylko czekamy na to spotkanie właśnie we Wrocławiu, jak się zakończy, bo to jest bardzo ważne spotkanie dla Czarnych Słupsk. I tam również będziemy ciekawe rzeczy na pewno mówić. Przemek Woj zawsze ciekawie o szkółce opowiada, także z góry na to również zapraszam i będę na profilu Szósty Zawodnik również o tym informować. No i jeszcze raz dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję, że wytrzymaliście taką godzinę. Jeszcze takie godzinki. Teraz coraz częściej będą. Jeszcze raz, Mateo. Buona sera. Ciao. Arrivederci. Ciao a tutti. Yeah. Now tell me who can stop me, I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W, I'ma bring it home when it's over. Powiedział Milicic i stało się. Stawa, stała się jasność. Competition's none in a league of my own. Szukać trójki na zwycięstwo, Stawowicz. Nie, 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 jest! Alvin w finale! Alvin w finale! Alvin w finale! No!
Majska! I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the champion. In the league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I widzę z Wrocławka biegnie tutaj na boisko. Jeszcze dzieje, a dobrze, to się jeszcze dzieje.